My wszystkie mieszkania pozyskaliśmy tą samą drogą, tak? Mhm. Poprzez portal ogłoszeniowy. A przecież w internecie nie ma okazji. Mhm. Co? Tylko to zależy od ciebie, jak ty do tego podejdziesz, nie? I czy zrobisz z tego okazję. To trzeba wiedzieć, na to patrzeć i tak, i, tak, i, dokładnie. Jak wiesz, ja bardzo długo badałam rynek i po prostu szukałam tej dobrej okazji, tak? Więc jak już miałam porównanie, co się dzieje na tym naszym białostockim rynku, to było mi łatwiej znaleźć to mieszkanie, które może być potencjalną okazją dla nas. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Justyna. Cześć, piątka, Justyna. Cześć. Justyna przyjechała tutaj prosto z Belgii. Widzieliśmy się wczoraj przez dwa dni na konferencji Nieruchomości Zera, którą organizowałem. I postanowiłem sobie zaprosić Justynę, ponieważ ona robi rzeczy, które kiedyś mi się wydawały niemożliwe. Bo ona robi flipy zdalnie, mieszkając za granicą, mieszkając w Belgii. I kiedyś się ktoś mnie pytał, czy to jest w ogóle możliwe, to ja mówiłem, wydaje mi się, że nie. Natomiast ona w to nie uwierzyła i ona to sprawdziła i wzięła mój system, mój przepis i po prostu robi to i to robi to zdalnie. Także pokazała mi i innym ludziom, że się da. Więc chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali. Więc na pewno, jak to w ogóle by się stało, że się w ogóle flipami zainteresowałaś? Wiesz co? To był taki spontaniczny w sumie pomysł, bo mieliśmy swoje cele, które wyznaczyliśmy już w życiu i trzeba było wyznaczyć nowe, nie? Więc wyznaczyliśmy nowy cel, do którego potrzebowaliśmy większej ilości kapitału. Stwierdziliśmy, że skoro już jesteśmy w nieruchomościach w jakiś tam sposób, robimy te remonty, tak? Mając swoją działalność. Bo ty prowadzisz firmę z mężem i robicie remonty w Belgii, tak? I zajmujecie się firmą budowlaną, tak? Tak, dokładnie. Więc ten temat jest nam po prostu takim naszym chlebem powszednim, tak? Bo jesteśmy zaangażowani. Wyremontowaliśmy też dwie nieruchomości dla siebie, jedną w Belgii, drugą w Polsce. Mhm. Dwa domy. I jak po prostu pokończyły się już te remonty, to okay. Trzeba było coś robić, więc stwierdziliśmy, że trochę podniesiemy swój kapitał, wyremontujemy jedno mieszkanie i zysk będzie ok. No a w trakcie tego pomysłu trafiliśmy na twój kanał na YouTubie. Mhm. Zaczęliśmy tam obserwować ciebie i śledzić twoje działania i możliwości, jakie są. A na kolejne przyjechałam już ja z Mariuszem, tak? No bo przecież ja wiedziałam, że ja wszystko wiem i mogę przeskoczyć ten etap, nie? Mam tą wiedzę, którą on przywiózł do domu. Tak, bo kupiliśmy pierwsze mieszkanie, przecież po szkoleniu Mariusza, więc mówię, dobra, okej, to już się dzieje, flipa mamy, dobra, możemy zrobić jeszcze jednego, wiemy mniej więcej, jak możemy się za to wziąć, zabrać, a no to jedziemy sobie na hurt już razem, tak? A na tym hurcie po prostu było zderzenie z taką ścianą, nie? Bo wiesz, tak jak mówiłam, to było za szybko, tak? Tak, tam była bardzo duża dawka wiedzy, nie? Bardzo duża, a mi po prostu brakowało czegoś, czegoś, co było na tak jakby zwykłych, nie? Wydawało ci, że wszystko wiesz, tak? Tak! I nie potrzebujesz już tego. Tak, tak, dokładnie, że przeskoczę, no ale nie, musiałam zrobić, wiesz, chciałam zrobić dwa kroki w przód, nie? A tak za szybko. Finalnie zrobiłam jeden w tył i to też była bardzo dobra decyzja, tak. Nie? Uchroniła mnie od wielu błędów. A też wiele nauczyła, tak? Bo moja komunikacja poprawiła się, otworzyłam się bardziej na współpracę z innymi ludźmi i to po prostu zaczęło owocować, nie? Przy drugiej transakcji zaczęło to owocować. A powiedz mi, bo jak w ogóle to się stało, że kupowałaś to mieszkanie i właśnie ile ich zrobiłaś? To, żeś powiedziała o tym, co udało wam się kupić i jak to wszystko przebiegało, bo to jest dosyć taka specyficzna sytuacja. Powiedziałbym, że nie standardowa, więc chciałem, żebyśmy o tym pogadali. Wiesz co, pierwsze mieszkanie, ogólnie my wszystkie mieszkania pozyskaliśmy tą samą drogą, tak? Poprzez portal ogłoszeniowy, a przecież w internecie nie ma okazji. Co? Tylko to zależy od ciebie, jak ty do tego podejdziesz, nie? I czy zrobisz z tego okazję. Ale nie wiedzielibyśmy tego, gdyby nie twoje warsztaty, no bo... Tak. Wiadomo, nie? Ja bym tak nie spłaszczał tego, że ogłoszenia są w internecie, one są tam kontakty, natomiast to trzeba wiedzieć, na co patrzeć i tak, i, tak, i dokładnie. Jak wiesz, ja bardzo długo badałam rynek i po prostu szukałam tej dobrej okazji, tak? Więc jak już miałam porównanie, co się dzieje na tym naszym białostockim rynku, to było mi łatwiej znaleźć to mieszkanie, które może być potencjalną okazją dla nas, nie? Bo wychodzicie z Białegostoku i tam działacie, mimo tego, że... Tak, mimo tego, że nie mieszkamy tam od 9 lat, to tam działamy, bo to jest jednak region, który znamy, tak? W którym żyliśmy, mieszkaliśmy i jest najbardziej bliski nam, tak? Okay. Mimo, że połączenie samolotem mamy fatalne, więc... Ale i tak wybraliśmy to miasto.
Okej, a jak to wyglądało, jeżeli chodzi o sytuację, czyli znalazłeś tutaj mieszkanie, no i co dalej, tak? Wiesz, my mieliśmy taką zasadę po twoich pierwszych warsztatach, że w rozmowie z moim mężem, z Mariuszem, że podjęliśmy taką decyzję, że kto pierwszy znajdzie okazję i zadzwoni, ten leci. Mhm. Okej. Okay. Mieliśmy taką, wiesz, luźną... Między wami taką, tak, małżeństwo, tak? Tak, tak, po prostu, no, jeżeli on znajdzie, to on leci, jeżeli ja znajdę i zadzwonię, to ja lecę. I tą okazję znaleźliśmy tak naprawdę w tym samym czasie, bo ja ją znalazłam, wysłałam mu link, później on tego linku w ogóle nie otworzył, później mówi, o, widziałaś jest to, nie? I też mi wysyła link. Ja mówię, tak, znaleźliśmy ją w tym samym czasie tak naprawdę. I dobra, no to trzeba wykonać telefon. Kto wykona telefon? I wtedy zabrakło mi tej odwagi, żeby wykonać ten telefon. Mówię, okej, dobra, ty jesteś po warsztatach, to dzwoń, bo wiesz, wiesz, masz większą wiedzę, na pewno będzie lepsza konwersacja i zaowocuje. Mhm. I tak było, zadzwonił on, a skoro on zadzwonił, to po prostu on musiał lecieć. I to był bodajże czwartek lub piątek, w sobotę. Nie wiedzieliśmy, czy w ogóle dojdzie do obejrzenia tego mieszkania, bo tam ciągle byli lokatorzy, ale udało się. Mariusz poleciał. Czyli polecieliście w ciemno, tak? W sobotę, tak, w sobotę. To znaczy tak na pół w ciemno, nie? Nie wiedzieliśmy, czy po prostu już do tego czasu nie będzie ono zadatkowane, bo cena była dość atrakcyjna. Ale dogadaliście to przez telefon, tak? Jakby cenę? Ta cena była ofertowa i my polecieliśmy z tą ceną, z myślą, że coś tam uda nam się po prostu wynegocjować, ale my je kupiliśmy za cenę ofertową, bo i tak była atrakcyjna dla nas. Mhm. Więc w sobotę kupiliśmy bilet Mariuszowi na samolot, w niedzielę rano on poleciał, w poniedziałek rano był jako pierwszy na tym mieszkaniu i podpisał już umowę przedwstępną, tak? Super. Tak. I jak to było dalej? Co było dalej? Później była taka sytuacja, że ja byłam w Polsce na szkoleniu i chciałam połączyć te dwie rzeczy, tak? Że skoro ja lecę, to nie angażować po prostu jego, tylko polecieć, wykorzystać tą okazję, tak? I załatwić te dwie rzeczy po prostu za jednym razem. I zakontraktowałam wtedy ekipę. Ogarnęłam w sumie remont. A, to były twoje warsztaty, tak? Te pierwsze, na które wróciłam. Tak, to były twoje warsztaty, to dzień przed tymi warsztatami. Wpuściłam ekipę na mieszkanie, załatwiłam wszystkie materiały, które były potrzebne im, wybrałam jakieś tam płytki i w ogóle robiliśmy generalny remont w tym mieszkaniu, bo po prostu tego wymagało. Okej. No i tak to później się potoczyło. Później chyba raz byłam też, jak byłam na jakimś szkoleniu, to po prostu zajechałam tam na to mieszkanie. Ile to trwało wszystko? Wiesz co, remont ogólnie trwał niecałe 6 tygodni, ale z racji takiej, że przecież to był okres taki świąteczny, tak? My weszliśmy do tego mieszkania bodajże w grudniu. W drugiej połowie grudnia i to się przeciągnęło, tak? Teoretycznie to są te 4 tygodnie, ale wyszło prawie 6, dlatego że święta, czyli tydzień przed świętami wolne, między świętami, później nowy rok, więc to czasowo tak wyszło. No popełniliśmy później trochę błędów, bo ja się zamknęłam na pośredniku, bo byłam święcie przekonana, że ja to przecież tak jak... Sama zrobisz? Tak, tak, sama zrobię, ale to też angażowało dużo mojego czasu. Fakt, że to mieszkanie przyciągnęło bardzo duże zainteresowanie, tak? Bo to było coś nowego na rynku, czego nie było. I ja dostawałam mnóstwo telefonów. Koledzy po fachu też do mnie dzwonili z kolegami oferty, więc to było fajne, bo wiedziałam, jak już z nimi rozmawiać po twoich warsztatach, tak? I wiedziałam, kto tak naprawdę do mnie dzwoni, nie? Bo wcześniej to po prostu by mnie zrobili jak taką małą Marysię. Tak, tak, tak. A ile trwał cały proces od zakupu do sprzedaży? Od zakupu do sprzedaży nam się to przeciągnęło, bo przyszedł COVID, nie? Przyszedł COVID i też jak byliśmy na warsztatach deweloperskich u Ciebie, to mieliśmy podpisywać w poniedziałek akt notarialny, a w sobotę ogłoszono lockdown. Więc to była dla nas taka, wiesz, ostatnia godzina, że tak powiem, do wyjazdu, bo gdybyśmy nie wyjechali, wtedy byśmy byli uziemieni trochę w Polsce, a nie mogliśmy w tym momencie na to sobie pozwolić, tylko musieliśmy wrócić po prostu do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy, nie? Okej. Okay. No okej, okay. Ile zrobiliście na tym mieszkaniu pierwszym? Na pierwszym? Mhm. Jedną trzecią tego, co zapłaciliśmy za nie. Business Rider. Ten zysk, Daniel, on nie był taką dużą wartością, jak po prostu to, nauka co się zadziało tą nauką, tak. To była taka dawka wiedzy, że... Okej, okay. A co było dalej później? Co było dalej? Bo wiem, że zrobiliście też jakiegoś flipa, który trwał jeden dzień. Tak, byliśmy na urlopie, byliśmy na urlopie w Polsce i 3 tygodnie i szukaliśmy tych okazji, tak? Ale mieliśmy też dużo innych rzeczy, po prostu też, wiesz, jak jesteś na urlopie, to chcesz wykorzystać ten czas też na jakieś prywatne rzeczy. I no, powiem szczerze, jakoś nie było tych okazji, że tak tyle wymyśleliśmy. Byliśmy już prawie... Pewnie dlatego, że były inne rzeczy na głowie w tym tak, momencie. Tak, to też, więc człowiek się skupia trochę, wiesz, już chcesz odpocząć, trochę się zrelaksować, spędzić czas z ludźmi i to jest inaczej, tak? Ale też w momencie naszego urlopu znaleźliśmy takie mieszkanie, to było mieszkanie czwarte z czterech z wysokim sufitem, czyli teoretycznie wychodziło piąte. I pamiętam, że ty wtedy zrobiłeś taką sesję Q&A.
Pamiętasz, gdzie? Zadałam ci pytanie na fanpage'u bodajże, czy na grupie. I zadałam ci pytanie, co myślisz o czwartym czy czterech, ale w bardzo dobrej lokalizacji, bo to było centrum miasta. Mm-hmm. Nie pamiętam już tego, powiem szczerze, ale... Tak, ty mi odpowiedziałeś, czwarte z czterech, to jest słaba okazja, bo ludziom się nie chce chodzić. Mm-hmm. I my mieliśmy już złożoną ofertę na to mieszkanie, ale wiesz, po prostu przebijano nas wtedy, tak? Więc ta kobieta się wahała, co ma zrobić. Też nie chciała współpracować z pośrednikami, ale jednak się do niej tam, wiesz, po prostu kradli, że tak powiem. Mm-hmm. Więc uświadomili ją, że ona może to sprzedać za większe pieniądze, że nie miała takiego ciśnienia, po prostu nie miała tego bólu, że musi to zrobić już. To chciała poczekać i wziąć jak najwięcej, więc to tak wisiało nam cały czas, tam byliśmy w kontakcie. Ale właśnie jak powiedziałeś to, że czwarte z czterech, bo ludziom się nie chce chodzić, myślę, kurczę, faktycznie, nawet jeżeli to jest dobra lokalizacja, to ja nawet sama nie wiem, czy chciałabym, wiesz, chodzić na te czwarte piętro, nie? Dlatego zaczęliśmy szukać innej okazji. No i czyli odpuściliście taką... to, tak? Tak, odpuściliśmy. Tak, ja jeszcze muszę dopowiedzieć, że to nie jest tak, że się nie zarabia na czwartek czterech. Tak, tak, ja rozumiem, nie? Bo się zarabia, tylko że bardzo często fiberom się wydaje, że to jest okazja, tylko dlatego, że mieszkanie jest tańsze, ale ono nie jest tańsze często tylko dlatego, że jest okazją, tylko dlatego, że jest na piętrze, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Tak, tylko wiesz, Daniel, licząc. W moim przypadku my musimy myśleć o tym, żeby to był... żeby to była naprawdę okazja dla nas, tak? Bo jeżeli my się zblokujemy czasowo i to mieszkanie, ten flip pochłonie więcej naszego czasu, to nie jest w ogóle rentowne dla nas. No w właśnie, momencie, nie? Myślę, że, więc to musi być taka topowa okazja. Jednodniowa na przykład. Tak. No i właśnie, i teraz chyba to jest całość teraz to, co mówiłem wczoraj, że jeżeli odpuszczasz jakąś okazję, bo uważasz, że no, słuchaj, ona jest za mała dla mnie, za słabą okazją, to wtedy robisz miejsce na coś innego. Tak, robisz miejsce na coś nowego i wiesz, i te mieszkanie właśnie na czwartym piętrze, one było do remontu, tak? My byśmy musieli zrobić ten remont, a powiem ci szczerze, że ja nie bardzo chciałam się angażować akurat wtedy czasowo, żeby robić ten remont, tak? Więc no, zaczęłam szukać innych okazji, badać rynek, szukać okazji, znalazłam taką jedną okazję na dziewiątym piętrze, więc już sytuacja była lepsza, było wyżej niż cztery i była winda. Fakt, że takiej niespecjalnej lokalizacji, ale... blisko komunikacji, niedaleko centrum, w sumie też niedaleko dworca. I kupiliśmy to mieszkanie, tak? Kupiliśmy to mieszkanie też od flipera tak naprawdę. Okej, okay, no i co się z tym stało dalej? Sprzedaliśmy je, zadatkowaliśmy to mieszkanie w piątek. Wystawiliśmy je w poniedziałek, bo akurat weekend mieliśmy zajęty i ja nie chciałam dawać ogłoszenia w momencie, kiedy nie jestem dostępna pod telefonem, bo wiadomo, że straciłabym potencjalnego kupca, więc zrobię to w takim momencie, kiedy po prostu będę już dostępna na full time. I tu rzuciłam ogłoszenie w niedzielę wieczorem, w poniedziałek dostałam telefon, w sumie kilka telefonów, tak? Ale jeden był taki przekonujący, bo zadzwonił do mnie pan pośrednik, który powiedział, że ma klienta na tego mieszkanie, na to mieszkanie, że chciałby zobaczyć na początku. Ja mówię, ale pan ma klienta czy nie, bo jestem trochę ograniczona czasowo i w sumie to jest tak jakby koniec mojego urlopu. Ja teoretycznie już dzisiaj powinnam być w Belgii, a jeszcze zostałam, bo wiem, że po prostu muszę pokazać to mieszkanie. I powiedział mi, że ma w sumie dwóch klientów, no ale dwóch takich zainteresowanych, czy oglądaczy, typowych oglądaczy. No jednego jest pewien, drugiego nie. I przyszedł do mnie na to mieszkanie i ta kobieta kupiła to mieszkanie od nas, nie? Czyli to była taka bardzo szybka akcja. Ile trwało? Wiesz co, jeżeli ja zliczę tak jakby te godziny, które poświęciliśmy na to tak wychodzi półtora dnia, nie? Mhm. My byliśmy tam trzy razy. A w czasie ile się to przeciągnęło? Wiesz co, w czasie się przeciągnęło takim, że my byliśmy... Tak jak mówię, na tej granicy już po prostu musieliśmy wracać, tak? Bo obowiązki nas wzywały, to raz, a dwa, że my byliśmy w trakcie otwierania spółki w tym momencie i chcieliśmy już to mieszkanie kupić na spółkę, tak? Okay. I to się troszeczkę nam przeciągnęło, ale podpisaliśmy akt przed zjazdem absolwentów, więc to też połączyliśmy znowu ten sam schemat, że po prostu dobra, będziemy w tym czasie i... Przy okazji wszystko. Tak, tak. Przyjechaliśmy dzień wcześniej, zjazd absolwentów bodajże był w sobotę, tak? My przyjechaliśmy, wyjechaliśmy w czwartek po południu z Belgii, w piątek rano o 7:30 byliśmy już na Podlasiu, o 9:30 mieliśmy akt notarialny na zakup tej nieruchomości, a o 14:00 na sprzedaż. Więc to było, wiesz, to było... Tak naprawdę nie musieliśmy angażować swojego kapitału, nie? Bo to się nam po prostu pokryło. To się biło. Tak, i pamiętam, że jak usłyszałam pierwszy raz, że można kupić mieszkanie bez swojego kapitału, jak ty nawet na swoich filmikach to opowiadasz, myślę, no nie, wiesz, to jakiś banał w ogóle, co on opowiada, abstrakcja. Tak, no ale dopóki, wiesz, sama nie doświadczyłam tego, nie? Tak. Bo tak naprawdę kupiliśmy mieszkanie za 10 tysięcy. Znaczy, ulokowaliście 10 tysięcy. Ulokowaliśmy tak, 10 tysięcy, tak, tak. Ulokowaliśmy 10 tysięcy, a zarobiliśmy 3 razy tyle. Jak
myślałem o tym, żeby robić flipy właśnie z zagranicy, to jak ktoś pytał zazwyczaj, to mówiłem, wiesz co, nigdy nie mówię, ale to jest bardzo trudne, żeby robić to zdalnie, robić to bo, jakby nie będąc, nie widząc, prawda? I jeżeli miałbym ci radzić, to większą pewność widzę tego, żeby jednak być w Polsce i robić to z Polski, ale zarówno ty, ale też jeszcze parę innych osób, które znam, dlaczego to robić w ten sposób? Nie mówię, że to jest najprostsza i idealna droga, tak? To nie jest proste i to nie jest najbardziej doskonałe. Natomiast jeżeli nie masz innej opcji, to tak naprawdę musisz to zrobić to tak albo wcale, tak? I ty po prostu albo robiłabyś to tak, albo bo w Belgii bo to, tak. Wiesz, Daniel, to jest tak, że albo sfokusujesz się na celu, albo na problemach. Tak. Jak te problemy odrzucisz, a zobaczysz tylko cel, to go osiągniesz, nie? Tak. Bo też myślałaś o tym, żeby robić w Belgii, prawda? Ale te koszty transakcyjne koszty w Belgii... Koszty transakcyjne są tak duże, że... Ale czasowo też długo, nie? Bo tak jak już ci mówiłam, że my dom swój kupiliśmy, zadatkowaliśmy, tak? W styczniu, a akt podpisaliśmy dopiero z końcem lipca. No właśnie, więc tak procedura... Więc... To jak ci fliperzy tam żyją? Tam można z głodą żyć, nie? Myślę, że tam... Wiesz co, tam po prostu robią kamienice, bo tam jest masa kamienic, tak. Więc oni robią kamienice i to im się spina, tak? Więc jeżeli... dużo jest, może mniej takiej małej drobnicy, mniej takich mniejszych fliperów, ale nie, jest... oni się nie bawią w takie mieszkania bardziej po prostu. Już ale z kolei jest jakby więcej dużych miejsc, to też jest dużo pieniędzy, tak? Tak? Dużo więcej niż u nas. Super, a jakie masz teraz plany, tak? Bo zobaczyłeś, że poczułaś krew w żyłach i jakby... Tak, ale jeszcze nie powiedziałam, bo przecież kupiliśmy trzecie mieszkanie, jesteśmy w trakcie realizacji, a trzecie kupiliśmy w momencie... Drugie sprzedaliśmy, jak jechaliśmy na zjazd absolwentów, a trzecie kupiliśmy, jak wracaliśmy ze zjazdu. Bo po prostu, wiesz, stwierdziliśmy, że zostaniemy jeszcze jeden dzień dłużej sobie, a to tak jedziemy sobie z Marysią samochodem, on mówi, to może jakieś mieszkanie byśmy kupili, skoro zostajemy jeden dzień dłużej. Ja mówię, no dobra, możemy kupić, ale skąd weźmiemy to mieszkanie, nie? Jak? Nie ma w ogóle okazji, no wiesz, internet, okej, okay, co, trzy, pojechaliśmy na trzy, jedno byliśmy też trochę, na tych absolwentów trochę też jakby zmotywowani. Tak, bo wiesz, powymienialiśmy kontakty, bo każdy się podzielił swoimi doświadczeniami, to jest bardzo fajne. Że wiesz, że otwierasz głowę, bo czasami po prostu o czymś też zapomnisz, nie? A jak jesteś wiesz, wśród ludzi, wśród absolwentów i oni powiedzą ci jakieś tam nowe rzeczy, których ty może wiedziałeś, ale zapomniałeś, albo po prostu się nie skupiłeś na tym, no to wiesz, to jest takie też otwarcie właśnie głowy, nie? Odświeżenie po prostu głowy. I też fajnie, bo przy tej drugiej transakcji miałam kontakt z jednym z absolwentów, który pomógł mi po prostu poradzić wiele rzeczy, nie? Okej, okay, super. A powiedz mi, to mieszkanie jest w trakcie realizacji, tak? Tak, jest. Ile za to zysk przewidujesz? Więcej niż na tym pierwszym, wiesz? Mhm. Okay. Bo to jest podobna lokalizacja, może troszeczkę nawet lepsza, ale to właśnie to jest też paradoks, bo to piątkowe mieszkanie, które sprzedaliśmy, to było dziewiąte piętro, mieszkanie 95, a to jest to samo. Dziewiąte piętro, mieszkanie 95, więc jak wchodziliśmy z Mariuszem do tego mieszkania i widzieliśmy, że jest, wiesz, lepsza klatka, lepsza lokalizacja, super winda, to po prostu już w windzie ustaliliśmy swoje maksimum i tam jest dużo większe zysk, tak? Tak. Business Rider. Powiedz mi, jakie masz teraz plany na przyszłość, tak? Co byś chciała robić za chwilę, tak? Za chwilę, w którym kierunku chcesz się rozwijać? No na pewno na początku roku zaczniemy tą naszą małą deweloperkę. Okej, okay. To rozmawialiśmy o tym wczoraj. Tak, rozmawialiśmy o tym wczoraj, z twoim wsparciem. I to będzie tak dwulokalowy bliźniak, tak? Taki bliźniaczek, no. Bo działka jest, trzeba zabudować. Tak, działka jest, więc po prostu trzeba ją zabudować, wyzbyć się tego. To się zarobić na pieniądze wam prostu, tak? No ale wiesz, będziemy w trakcie też myśleć o czymś innym, nie? Bo to nie jest jedyna rzecz, którą chcemy zrobić i wiesz, no flipy to na pewno one, wiesz, zostaną już z nami. I to można robić w każdym wieku i nie wiem... Tak, i nawet widzisz, tak jak mówię, tak jak sam powiedziałeś na twoich warsztatach, nie? Że to nie, lepiej robić to w mieście, w którym mieszkasz i znasz rynek i w ogóle, nie? I myślę, kurczę, no jak on tak mógł powiedzieć? Przecież co, nie wierzy w nas, że my damy radę? Że my wszędzie damy radę, tak? Tak, wiesz. I to wiesz, to też jest taki motywator, nie? Bo jak ktoś nie jest pewien, czy ktoś sobie poradzi, no to bardziej mobilizuje do tego, żeby po prostu ten cel osiągnąć, nie? Wiesz, bywało różnie, bo też mieliśmy takie myśli, że to jednak może nie jest dla nas, czy angażuje za dużo czasu, że musimy to wszystko pogodzić, wiesz, i życie w Belgii, i te przyloty do Polski, i wiesz, jeszcze i dzieci. Rodzinne, tak? Tak, więc... Nie wiem, czy wspominałaś, że jesteś oprócz tego matką trójki dzieci, tak? Tak, na full time. Tak, dlatego to nie jest tak, że po prostu sobie siedzisz w domu i sobie myślisz, tylko oprócz tego masz rodzinę. Dzieci i jeszcze prowadzisz z męża firmę, tak? Tak, więc... teraz już dwie, więc, tak. więc
więc wiesz, ktoś musi to ogarnąć. Tylko teraz już trochę wiesz, na początku wydawało nam się, że po prostu możemy to robić na przemian, nie? Że raz leci on, raz lecę ja, jak po prostu jestem wygodni i jesteśmy dostępni czasowo, ale to się za bardzo nie spina, nie? Bo my się angażujemy oboje wtedy w coś i tracimy więcej czasu na to, nie? To jest takie rozbicie, więc teraz trochę to przearanżowaliśmy, oddelegowujemy trochę, też spróbujemy zespół swój, więc... Kogo szukacie teraz do zespołu? Wiesz co, no mam taki plan, że po prostu już za wakacje, następne wakacje będę miała zbudowany zespół taki flipowy, który będzie mnie wspierał, nie? Okej. Tak, tylko też bym nie wiedziała, że mogę to zrobić, gdyby nie twoja wiedza, nie? Bo to akurat było na przykład hurtowy, prawda? Jak tak, zespół, tak, to było na hurcie. To co powinien robić, prawda? Okej, okay. No i właśnie, teraz od czego chcesz zacząć, tak? Jakby żeby tutaj ludzie robili to, co ty teraz, tak? Albo tak. Żeby byli kierowani ze mną, dla mnie, tak? I tak, okej. Okay. Powiesz, no wszystkiego nie jesteś w stanie po prostu wykonać sam, nie? Ty chcesz wyciągnąć te sznurki z Belgii, tak? Tak. Tak, a wiem, że wiesz, to jest takie przedsięwzięcie, które daje satysfakcję, tak? No ja czerpię z tego dużą satysfakcję. Na początku myślałam, że te remonty to jest to, co ja lubię i się w tym odnajdę, a teraz one mnie męczą i każda jedna sytuacja, która jest dla mnie trudniejsza, jakaś tam, wiesz, to jest po prostu... Tak, i rozwiązanie tej sytuacji to jest dla mnie największy po prostu bonus tego wszystkiego, a kasa tak naprawdę jest dzisiaj dodatkiem, bo to, wiesz, w naszym przypadku to jest rzecz dodatkowa, nie? Dodatkowa, która jest dobrym profitem, więc na pewno to zostanie w naszym życiu, ale... Ale właśnie... Te sytuacje, nie? Wiesz, przy ostatniej transakcji największą nagrodą dla mnie miałam wyrzuty sumienia, że my to mieszkanie ogólnie kupiliśmy za cenę naszego maksa takiego, nie? Że nie wynegocjowałeś więcej. Tak, 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 bo ci ludzie, oni sami zeszli nam po prostu tyle, ile mogli z tego mieszkania. Zeszli nam o 25 tysięcy, tak? Bez w ogóle naszej negocjacji. Zeszli wam tyle, ile chcieli, a nie tyle, ile byście chcieli. Wiesz, tak? Oni zeszli nam po prostu tyle, ile mogli, bo to było mieszkanie pospadkowe. Sprzedawała je taka starsza, bardzo sympatyczna pani wraz ze swoim bratem. I oni mieli rzeczoznawcę, wiesz, na tym mieszkaniu, więc on im wycenił po prostu to mieszkanie na tą kwotę i oni no, mieli tam jakieś swoje trudne relacje, jak to czasami w rodzinie bywa, okay. I nie mogli tego po prostu sprzedać na niej, nie? Okay. I wiesz, miałam wyrzuty sumienia takie trochę, że kurczę, może jednak by zeszła, nie? Warto było próbować, ale jak na akcie powiedziała mi, że ona w ogóle nie była pewna, nie chciała mnie denerwować, ale nie była pewna, czy przyjdzie na ten akt, ta kobieta powiedziała mi, że ona się cieszę, że ja kupuję od niej to mieszkanie, bo ona w końcu od stycznia się wyśpi. Powiem ci, że we mnie wszystko pękło, nie? Dla mnie to była największa nagroda i ja wtedy mogłam spać spokojnie, bo gdybym ja po prostu, wiesz, dusiła tą cenę i to by było, wiesz, ja bym była szczęśliwa, bo zapłaciłam mniej, ale kobieta by miała, wiesz, dalej jakieś tam trudne sytuacje z tego powodu. Okej, okay, a powiedz, a zanim flipy przyszły ci do głowy, to o czym myślałaś wcześniej? Miałeś jakieś plany wcześniej, że na inny biznes, na jakiś inny pomysł na siebie, na powrót do Polski? Żadnych. Żadnych i to jest właśnie to, że ja nie miałam żadnych planów, żadnych pomysłów. Znaczy wiesz, pomysłów miałam milion, że chciałabym coś robić, tylko nie wiedziałam co. Bo ty zanim przyjechałaś do mnie, jeszcze byłaś na różnych innych szkoleniach, prawda? Które tak, byłam na szkoleniach, ale to bardziej takich rozwojowych, nie? Które bardzo, bardzo mi pomogły. Wiesz, ja zawsze nie byłam taką osobą, która twardo chodziła po tym świecie, stopała po świecie, tak? Ale jakieś tam różne życiowe sytuacje po prostu zmieniły to. I jak przyszedł taki moment, że wiesz, że już odbudowałam siebie i tą swoją taką wewnętrzną siłę, to już wiedziałam, dobra, że teraz mogę góry przenosić, cały świat jest mój. I teraz potrzebuję jakiegoś takiego zapalnika, który zagrzeje mnie po prostu do działania, nie? I to byłeś ty i to, co wiesz, to co robisz, nie? Nieruchomości. Potrzebowałeś po prostu pewnej jakby branży czy schematu, tak, który wejdziesz tak, i on tak, będzie tak, twój. Tak, tak, poczuję się komfortowo, tak. Pewnie i to było to, nie? Wiele razy jest tak, że po prostu jak idziesz na jakiś event, czy szkolenie, czy cokolwiek innego, jeżeli ty jesteś taki, wiesz, zamknięty, pójdziesz, tylko posłuchasz, wrócisz do domu z materiałem, położysz go na szafce, zakurzy ci się ten materiał, tak. No i nie zajrzysz do niego, to nic z tego nie wyniesiesz, tak? Ja znowu mam tak, że ja każdy jeden materiał, który przyciągam do domu, ja go przerabiam, tak? Okay. Ja go przerabiam, ja czytam co chwilę i czerpię z tego i za każdym razem, kiedy czytam, czy nawet książkę jakąś, która mnie inspirowała, to czytam ją kilka razy, bo ja za każdym razem wyciągnę coś innego z tego, nie? Inną wartość. Czyli w pewnym sensie na początku musiałaś sobie zrobić taki fundament w postaci
takiej odbudowania wewnętrznej siły, tak jakby. Tak. A później szukałaś tylko, można być, sposobu na to, żeby tą siłę wykorzystać, tak? Tak, siłę, ale też wiesz, ja miałam zawsze to, że ja nie musiałam mówić nikomu. Nie czułam potrzeby obnoszenia się z innymi tym, co ja robię, czym się zajmuję i wiesz, i często byłam postrzegana jako taka matka Polka trójki dzieci, która siedzi w domu, no bo przecież mąż ma firmę budowlaną, to na pewno nic nie robi, nie? Tak. A wiesz, a rzeczywistość była inna, bo Mariusz był takim terenowcem, on wiesz, nadzorował to wszystko, ja znowu zajęłam się tą, wiesz, formalnościami tymi wszystkimi, tak? Też mi nie było łatwo, bo to była rzecz dla mnie nowa, nie? W innym języku to już w ogóle i w pewnym momencie też miałam taki przewód, że dobra, pójdę sobie na studia, nie? W tym kierunku, żeby sobie, wiesz, i że miałam wsparcie takie księgowe, które, taki głos rozsądku, który mnie tam uczył wszystkiego i podpowiadał, co mam robić i mówi do mnie tak, wiesz co, ty już masz taką wiedzę, że mówi, nie są potrzebne ci te studia, tym bardziej, że zrobisz je w Polsce, a to będzie w ogóle, wiesz, inny schemat, inny system, nie? Ja myślę, co on w ogóle mówi, nie? Jak inny system? Ale to jest racja, bo to, wiesz, jest zupełnie inny świat, nie? Tak. To jest tak. Mega rozbieżność, ale ja wtedy sfokusowałam się na praktyce i to przyniosło efekty, tak? Tak, bo gdybyś teorię, to różnie. Tak, i na początku, kiedy, wiesz, były jakieś tam trudności, ale była zawziętość, żeby to wykonać, no bo przecież to jest taki cel, który, wiesz, musimy osiągnąć, skoro za coś się bierzesz, to musisz go zrealizować. I jak już czułam się w tym komfortowo, to mówię, kurczę, Marysza, nie wiem, jak to mogło być, że wiesz, ja byłam wcześniej taka zajarana, czułam potrzebę robienia tego i fascynację, że zawsze coś tam nowego się dzieje w tych dokumentach, a później to już było, nie, no znowu to samo, nie? Znowu to samo, już było takie zapalenie, wypalenie zawodowe. Nie, no bo gdybyś poszła teraz teorię, tak naprawdę to już nie jest czas na teorię. Ja bym straciła swój czas, tak? Bo wiesz, ja sobie zbudowałam taki portfel wiedzy, nie? W tamtym momencie. Wiem, jak po prostu stabilnie to wszystko prowadzić, żeby to funkcjonowało bezpiecznie. Bo można powiedzieć, że nieruchomości wszędzie działają podobnie, prawda? Tylko jest kwestia języka i kwestia trochę małych różnic prawnych. No, księgowość może mieć totalnie inne zasady. Oczywiście, tak, oczywiście. Oczywiście tak samo się liczy zysk, tak? Przychody minus koszty, no wszędzie. Tak, tak. Natomiast jakby te pojęcia są tak odmienne, różne nawet do wypowiedzenia, że to nie jest takie proste, prawda? Żeby to tak przenieść z Polski od razu do Belgii. Nie da się. Daniel, ja się cały czas teraz uczę, tak? Nawet jak teraz otworzyliśmy tą spółkę, to dla mnie, wiesz... Tak, to jest dla mnie nowość. Działa inaczej. Jakie widzisz różnicę między prowadzeniem polskiej firmy, a belgijskiej? Jakby? Wiesz co, no jest dużo łatwiej, to po pierwsze, bo... W Polsce? No tak. Mhm. Tak, oczywiście. Jesteś pierwsza osoba, która mi to powiedziała, że w Polsce się prościej prowadzi biznes niż gdziekolwiek za granicą. Wiesz, my mieliśmy trudności z tym, żeby otworzyć ten biznes, bo były potrzebne jakieś tam, wiesz, certyfikaty i różne inne rzeczy, więc Mariusz też musiał po prostu też swoje kompetencje podnieść i się wyszkolić w różnych dziedzinach, tak? Żeby po prostu otworzyć firmę, która będzie wykonywała takie usługi. Więc też wymagało to, wiesz, ciężkiej pracy i poświęcenia, ale nawet otworzenie biznesu tam było spontaniczne. My nie myśleliśmy o tym wcześniej, nie? Bo to miało takie chwilowe. Popracujemy, zjedziemy i zamieszkamy w domu marzeń, nie? A była taka sytuacja, że on nigdy nie jeździł tramwajem. Raz zdarzyło się tak, że po prostu musiał wrócić z pracy tramwajem, bo ja wzięłam samochód i wsiadł nie do tego tramwaju, do którego musiał, znaczy wsiadł w przeciwnym kierunku, wiesz? I w tym tramwaju spotkał właśnie jakiegoś Polaka, który mówi, no ja otworzyłem sobie działalność i w ogóle i w szczególe. I on wrócił do domu taki, wiesz, zajarany tym, że on też by otworzył działalność. Ja mówię, no w sumie możemy otworzyć, nie? To jest to jakiś pomysł, będzie okej. Okay. I tak się stało, nie? Po prostu zaczęliśmy, wiesz... Nie myśleć o tym, tylko działać, tak? I robić to. A że były jakieś tam trudności, to musieliśmy to bardziej... Tak, dobrać. Wydawałoby się to przypadek, ale tak jak patrzę z perspektywy, to nie był przypadek. Nie ma w życiu przypadków, ja to wiem, nie? Ja nie wierzę w przypadek. Nic się nie dzieje po prostu bez przyczyny, bez jakiegoś tam powodu. Dzięki Justyna za tą rozmowę, bo myślę, że to dla osób, które są za granicą, w szczególności jest... Pokazuje, że można całkowicie inną drogę wybrać, niż im się wydaje. Także można. Dzięki wielkie i powodzenia w Twoich planach. Dzięki.